Siemano, mamy trzeci dzień działania na działce, a stało się to tak, że dlatego, że doszły jeszcze jedne prace. Wczoraj wszystko praktycznie ogarnęliśmy w temacie zbierania jakby tej darni, ale doszło jeszcze wykorytowanie pod sklarnię i okazało się, że to w miarę jakaś tam w miarę dobra ziemia jest ta spod szklarni, taka w miarę czysta, to rozsypujemy tam, gdzie jakieś dołki zostały po zbieraniu tej darni i dzisiaj tam sobie odwozimy ziemię z tej szklarni. Mam tutaj delikwenta, co się uczy na wywrotce. Kurde. Właśnie cofa. Dobrze by było, jakbyś opuścił kipel całkiem. No. Także będzie ciekawy dzień. Oraz się coś tam nagra, jak to se chłopak radzi. Stanął trochę za blisko i tak musiałem sobie odjechać, bo kurde ten, mogłem ramienia wyłożyć, a tu już mam zaraz ten wykop i tak, ale się uczy chłop, tak mi dobrze idzie. O, gdzieś tam kamerka widzę poleciała, ale nie będę jej poprawiał, bo zaraz całkiem popsuję. Nie ma czasu, głupoty. Ładujemy, przewozimy tam, później się to rozplantuje, wyrówna i będzie gitara. Mieliśmy to teoretycznie równać tym, jak odwoziliśmy to do udarnie, ale to mówię, kurde, to bez sensu jest, bo to z korzeniami, ze wszystkim, to co to tam narównasz. A tu mamy taką w miarę ładną ziemię z tej szklarni, którą akurat tam będzie można rozplantować, bo tutaj ogólnie do tej szklarni to jest tak, że nasypiemy tej czarnej ziemi takiej, co pod trawniki sypie. Także tak sobie zażyczyli, tak będą mieli. Zaraz trzeba będzie samochodzik ziemi zamówić i będzie okej. Dobra, jedź. Zobaczymy, co tu się... O! Widać, gdzieś tam jedzie. A, teraz bieg znajdzie. O, szybciutko. Tak to jedzie sobie. Dobra, my nie będziemy się przyglądać, jak on jedzie, bo trzeba tu ogarnąć sprawy. Ponieważ on będzie musiał cofnąć pewnie nam tutaj gdzieś zaraz. Ja się muszę przestawić. Robota idzie pełną parą. Wczoraj jeszcze miałem fundamenciki takie do kopania w ciasnym miejscu z odwożeniem ziemi. A i miałem pojechać z nim, ale kurde, mówię, dobra, dam radę sam.
No i dałem radę, ale żałowałem, że go nie wziąłem, bo ciężko było. Robota skończona. Tutaj jeszcze nawoziliśmy ziemię czarną pod ogrody. Tutaj szklarnia, tak jak mówiłem. A tam efekt końcowy. Tam chłopaki jeszcze coś wycinają, ale jakieś korzonki. Także tak to wygląda.